Czy mam szansę zostać gwiazdą TikToka? Odpowiedź na to pytanie poznamy właśnie w dzisiejszym odcinku, ponieważ zrobimy sobie kilka quizów na stronie Same Quizy, właśnie dotyczących m.in. tego, czy mam szansę zostać gwiazdą TikToka. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są zazwyczaj codziennie o 19:19 i tyle. Ja tylko powiem tak od siebie, że do końca tego tygodnia nie będą się pojawiać filmy na plusie z tego powodu, że po prostu wyjeżdżam i nie zdążyłem zrobić zapasu, więc bardzo przepraszam, ale ile zdążyłem zrobić filmów, tyle zdążyłem. Kilka dni przerwy nikomu nie zaszkodzi. Lecimy z odcinkiem. A więc tak, mamy pierwszy quiz do zrobienia. I to jest, z jakiego teledysku pochodzi dany kadr. I teraz ja chciałbym... nie mam pojęcia. Dawid Kwiatkowski bez ciebie. O kurde, ja nie mam pojęcia. Ej, ja... Czekajcie, bez ciebie. Dawid Kwiatkowski. Ja szczerze mówiąc nie kojarzę piosenki w ogóle, ale obstawię to? Nie, to będzie Sobel, tak mi się wydaje, Bandyta to będzie, więc to nie. Może to? Nie. Może to? Też nie, o kurde, to mamy chyba ostatnią szansę w tym momencie. Ej, nie mam pojęcia, nie? Dobra, to pewnie to, nie. To? Naprawdę, dobra, nie wiedziałbym. Sobel, Bandyta, to jest to 100%, ale widzicie, to jest... To jest to, że znałem. Team X dla rodziny, okej, czyli to będzie... Team X dla rodziny? Tutaj gdzieś? Ej, nie mam pojęcia, to będzie tutaj zajebiście na pewno od ekipy. To nie. Ej, tu nie ma tego. Może to? Nie, to nie. To też nie. To też nie, nie mam pojęcia, które. Naprawdę? Tam był taki kadr, ja nie pamiętam w ogóle. Sanach druga... Druga po prostu. To? Nie, nie, nie. To też nie to? Ej, nie mam pojęcia. Dobra, nie wiem, które to jest. Naprawdę nie kojarzę tych teledysków. Dobra, ekipa chill. To będzie to. No tak, przecież Palma, no mogłem się domyśleć. Rafał The Ride. To będzie to? Nie, to będzie to. To też nie to, dobra, czyli to. Okej, strzelałem, nie? Pato reakcja? O kurczę, to będzie to! No tak, przecież to pato reakcja. Dobra, ekipa. Daria Zawały, Dawid Podsiadło, Za krótki sen. To będzie to, okej, to strzelałem. Nasze lato, to będzie to. Team X barwy to jest to i... sold out, dobra, nie wiedziałem, totalnie nie miałem pojęcia, ale okej, spoko. Jaki mój wynik jest? 69%! Super, czyli w większości wiedziałem, z niektórym się pomyliłem, no po prostu teledysku w sumie nie kojarzę w ogóle, żebym oglądał. Ale przejdźmy do następnego quizu. W czym przypominasz Roberta Lewandowskiego? Ja zawsze chciałem wiedzieć. Robert Lewandowski, znany piłkarz polski, no trzeba wiedzieć, czym się jest do niego podobny. Jak będzie to odpowiedź nic, wcale się nie zdziwię. Gdybyś miał wybrać jedną kampanię reklamową, do której którą bym wybrał? Kampania Huawei, Gillette, Oshi, Head & Shoulders, T-Mobile. No chyba wziąłbym Huawei, wydaje mi się, że na więcej by zapłacili też. Jak opisaliby cię znajomi? Zabawny śmieszek, pewny siebie, narcyzm, sportowy świr, przeciętny, inteligentny, uroczy, maruda, dusza towarzystwa. O kurde. Ej, nie mam pojęcia, naprawdę. Na pewno nie sportowy świr. Uroczy, maruda też nie. Ponadprzeciętnie inteligentny też nie. Zabawny śmieszek albo duże towarzystwa. Dam duże towarzystwa, nie wiem, może, nie wiem. Wolisz pracować w zespole czy samodzielnie? To zależy, bo czasem w zespole, czasem samodzielnie, różnie. Pijesz kawę? Od czasu, tak, codziennie, bez niej nie jestem przytomny, bardzo rzadko, nie lubię kawy. Od czasu do czasu, w sumie codziennie jej nie piję, no. Lubisz chwalić się swoimi sukcesami? Chwalę się jak mam czym, ale bez przesady. O, może to jest chyba dobra odpowiedź, no. Jak reagujesz na własną porażkę? Momentalnie się załamuję, mam ogromne wyrzuty sumienia, następnym razem staram się być jeszcze lepszy, to jest póki co najlepsze. Przyjmuję to na klatę i żyję dalej. Każda porażka czyni mnie mocniejszym. No chyba to jest takie najbardziej mnie opisujące. Mam dla ciebie duże... co ma dla ciebie duże znaczenie? Szacunek innych, szczęście i zdrowie mojej rodziny, popularność i pieniądze, moja pasja. No nie, no szczęście i zdrowie mojej rodziny, to jest najważniejsze. Jesteś na jakiejś diecie? Tak przyszedłem na wegetarianizm. Jestem na innej diecie, jestem na diecie fast foodowej, nie jestem na żadnej diecie. Wybierz zdjęcie Roberta. Ej, dlaczego? Zdjęcie Roberta. Tu, bo sobie chilluję fajnie. Każdy cię zna.
wiadomo, wiadomo, widzowie. No, ja o tym doskonale wiedziałem. Robert jest obecnie chyba najpopularniejszym Polakiem na świecie, a ty z kolei jesteś bardzo znany w swojej miejscowości. Zakładamy, że na Facebooku masz ponad 1000 znajomych, a na ulicy cześć mówią ci ludzie, których ty w ogóle nie kojarzysz. Nieprawda, w ogóle tak nie jest. I na Facebooku mam chyba z 500 znajomych, więc... No, niestety, nie trafił. Przejdźmy do najważniejszego TikToka, znaczy najważniejszego quizu dzisiaj, czyli czy masz szansę zostać gwiazdą TikToka, bo tego jestem ciekaw. Ja kiedyś, powiem szczerze, założyłem TikToka, mam tam konto, gdzieś tam w emocjach kiedyś nagrałem jakiegoś TikToka, ale przestałem to robić, po prostu tego nie czułem, więc zobaczmy, czy dobrze zrobiłem, że przestałem, czy jednak powinienem tam wrócić. Czy taniec jest twoją pasją? Nie, taniec nie jest moją pasją zdecydowanie. Czy jesteś dobry w tańcu? Wydaje mi się, że raczej nie tańczę zbyt dobrze, to jest to. Czy lubisz nagrywać filmiki? Tak, uwielbiam, no bo to nagrywam zresztą na YouTubie. Jak często publikujesz filmiki na swoim koncie? No na TikToku... Na TikToku ani razu, ale czy to jest chodzi o TikToka? No chyba tak. No to tu też powinno być to, że nie przepadam za tym, ale same filmiki lubię. Jak publikuję filmiki na swoim koncie, jeżeli nie bierzemy pod uwagę tylko TikToka, tylko ogólnie, no to przynajmniej raz dziennie, no tak, no bo mam dwa konta, więc czasami się dwa razy dziennie zdarzy. Czy utrzymujesz dobry kontakt ze swoimi obserwatorami? No nie wiem, tu widzowie powinniście odpisać, no ale chyba tak, często prowadzę z nimi rozmowy, live'y lub organizuję zabawy i konkursy, no akurat z live'ami teraz rzadko, bo wiecie, czasu mało. Rozmawiać z wami, no odpisuję na Instagramie czasem, no ale no dodajmy, że tak, kontakt między mną a obserwatorami jest dosyć słaby, no aż tak to też nie, no w sensie jakiś tam kontakt jest. Jak szybko rozwija się twoje konto na tej aplikacji? No czy na TikToku raczej wolno, dość szybko, bardzo wolno, praktycznie ciągle stoję w miejscu, no tak. Czy znasz się na TikTokowych trendach? Nie, myślę, że nie mam pojęcia. Czy w twoich filmikach na szczęście występujesz ty? Tak, bo kto niby jak nie ja? No tak. W jakim przedziale wiekowym się znajdujesz? Okej, to jest pytanie tutaj, to jest odpowiedź. Czy uważasz, że jest w tobie coś wyjątkowego? Tak, sądzę, że jest we mnie taka cecha. No jak w każdym jest coś wyjątkowego. Z twoich odpowiedzi wnioskujemy, że mógłbyś stać się gwiazdą TikToka. Cieszy cię to? Podziel się wynikiem w komentarzu. No co widzowie, no to nie wiem, to trzeba głosujcie w komentarzu, czy mam iść na TikToka, czy nie? Żartuję, no chyba tam nie pasuje. Jakie filmy oglądasz? Dobra, zrobię kolejny quiz. Z którym YouTuberem powinienem nagrać film? Bo to jest, kurczę, już bliżej mi, bo robię YouTube'a w końcu. Jakie filmy oglądasz najczęściej? Vlogi, gaming... Vlogi najczęściej. Jaki jesteś? Nieśmiały, towarzyski, wrażliwy, egoistyczny, wybuchowy, chciwy. Towarzyski. Jak bardzo chciałbyś coś nagrać? W ogóle po co mi to? Jestem obojętny, nie wiem, raczej bym chciał, bardzo bym chciał. To moje marzenie, jasne, że tak. Co jest twoją mocną stroną? Cierpliwość, szczerość, poczucie humoru. Może. Czy masz kanał na YouTube? Mam, ale nic nie nagrywam. Mam i wstawiam tam filmy, tak. Jak często wchodzisz na YouTube? Codziennie. Co najbardziej cenisz w YouTuberach? To, o czym nagrywają, to, jacy są w rzeczywistości, to, jak wyglądają. To, o czym nagrywają, bo jacy są w rzeczywistości, to się rzadko kiedy pokrywa z tym, jacy są na YouTubie. A w sumie pozwolę sobie stwierdzić, że nigdy mało, jakby ja nie poznałem takiego twórcy, który byłby identyczny na filmach, jak i poza filmami. Ja też taki nie jestem, ja oczywiście też w sensie... Może to nie jest jakaś duża odskocznia, ale nie jestem na pewno taki sam na filmach jak poza. Z Blowkiem. Właśnie z tym YouTuberem powinieneś nagrać film. No to Blowek. Napisz do mnie. I nagramy. Nie no, oczywiście to są quizy. Pozdrawiam Blowka. Lecimy do następnego quizu. Czy rozpoznasz YouTubera po bluzie jego sklepu? Jasne, że tak. Rozpocznij, tu się klika, tak, okej. Okej. Okay. Hej, zaraz zobaczysz zdjęcie bluz ze sklepu jakiegoś youtubera, youtuberki, a twoim zdaniem będzie oglądać jego i aby rozpocząć wpisz okej. Okay. Ej, bez sensu, co to jest za jakieś ok? Gdzie tu jest K? Ej, gdzie jest K? Tu, dobra. Dobra, przeszło. Okej, to... Ej, ja naprawdę mam pisać to? Jak nazwę ma youtuberka, który sprzedaje tę bluzę? No to jest ten. Czekajcie, ja wiem. On robi newsy. Ej, widzowie, zapomniałem nazwy tego twórcy. Konopski. Właśnie. Ej, co jest? Co źle napisałem? Konopski. On ma taką nazwę, nie? Czy przez dwa Y na końcu? Naprawdę przez dwa Y ma? To nawet nie wiedziałem. Jak nazwa, która ma, sprzedaje tę bluzę? Nie mam pojęcia. Koło ratunkowe tu jest, tak? Dy? Nie mam pojęcia. Kolejne. Dobra, robimy to. Dominik. Naprawdę to jest Dominika Rupińskiego? Nie mam pojęcia, nie śledzę. Jaką nazwę ma youtuberka, którą sprzedaje tę bluzę? O kurde, nie mam pojęcia. C
Cyborg? Kto to jest? Ja nie znam, to jest, nie znam w ogóle. Jaką nazwę ma youtuberka, która sprzedaje tą bluzę? Tę bluzę. Też nie mam pojęcia. Nie wiem, czy ja to jest bluza. Nie wiem, kto to jest w ogóle. To są jakieś nieznane mi osoby. To będzie... To są te... kurczę, nie pamiętam. Beczka, właśnie, beczka. No tak, kurczę, bo ja... No, nieważne. Jaką nazwę ma youtuberka, która sprzedaje tę bluzę? Tsunami? Czy to będzie... Bella? Nie. Bo to Tsunami mi się kojarzy właśnie z... albo Vito może tu, bo trzeba wpisać. Vito. Dobrze, no to, to dobrze myślałem. Dobra, tu jest Bella i Pysia. To jest Kitty Bella, tak się to pisze chyba? Belly. A? Dobrze, dobrze, wiedziałem. Mogło być lepiej, mam ile procent? 39, okej, czyli nie znałem się aż tak, myślałem, że to będzie łatwiejszy quiz, no ale okej, jest okej. Przejdźmy do ostatniego quizu. Czy powinieneś założyć kanał na YouTube? O, tu się dowiemy, czy ja w ogóle dobrze jestem na YouTubie. Czy oglądasz popularnych YouTuberów? Oglądam. Czy masz dobry komputer? Całkiem dobry. Czy znasz popularne gry? Tak, niektóre, no może wszystkich nie, bo aż tak się śledzę. Czy dobrze się czujesz przed kamerą? No, tak, wspaniale, a co? Czy mówisz wyraźnie? Tylko gdy się staram, no to w sensie czasami mi się zdarzy powiedzieć coś niewyraźnie, ale zazwyczaj staram się mówić wyraźnie. Na czym spędzasz więcej godzin? YouTube, Netflix, TikTok? Kurczę. Jeżeli bierzemy pod uwagę nagrywanie filmów, to najwięcej spędzam czasu przy nagrywaniu filmów. W sensie przy pracy nad YouTube'em, bo robię to codziennie. Ale jednak jakbym miał tak spędzić czas na tym, ile oglądam YouTube'a, a ile oglądam Netflixa, to więcej na Netflixie. Czy potrafisz o sobie opowiadać? Tak. Tak, powinienem mieć kanał na YouTube. To dobrze, bo mam. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Widzimy się na kolejnym odcinku. Myślę, że już jutro o 19:19. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.